dobry, witam Was serdecznie w czwartek 8 lutego 2024 roku. Jest godzina w tej chwili 11. Jest zachmurzenie 62%, szansa opadów 0, umiarkowana jakość powietrza. Rano 9, minus 1 stopnie było odczuwalne minus 2. W tej chwili 3 stopnie, najcieplej od 12 do 19, 4 stopnie. Ale takie zachmurzenie jest troszeczkę, ale to już słoneczko przewija. Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Co prawda ja nie smażyłam sama, tylko kupiłam, no ale są smaczne, dwa rodzaje, z lukrem i z pudrem. Ja osobiście wolę z pudrem, ale ten lukier tak delikatnie, także pączki okazałe, duże naprawdę. Po 4,80 zapłaciłam za jednego pączka, także... No ale to takie pączki porządne, z cukierni, nie z Biedronki. A więc cóż, mamy tłusty czwartek i skąd się wziął i co to oznacza? No właśnie, jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, czyli 52 dni przed Wielkanocą. To dzień, w którym nie liczymy kalorii, jemy pączki, chrusty, czyli faworki, do woli. Dzień słodkości. Tekst, który właśnie przypomina tą historię, przeczytałam w Onet Podróże. No i tam się dowiedziałam, że historia Tłustego Czwartku jest niezwykle ciekawa i sięga starożytnego Rzymu, kiedy to obchodzono odejście zimy i nadejście wiosny. Początkowo pączki nie były przygotowywane na słodko, a zwyczaj jedzenia pączków, zwanych wówczas pampuchami, zadomowił się na stałe w XVIII wieku. W miastach i dworach. Dopiero w XIX wieku zaczęto obchodzić tłusty czwartek na wsiach. Wówczas modne było powiedzenie, kto nie zje w tłusty czwartek pączka, nie będzie mu się wiodło. Oj, to dzisiaj mam wymówkę. Nie mam co tam się tłumaczyć, bo przecież chcę, żeby mi się wiodło. Także dobre wytłumaczenie. Dzień tłustego czwartku rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, znany jako zapusty czy mięso pustem. Święto jest ruchome, a jego data zależy od daty Wielkanocy. No i tyle z artykułu z Onetu. No ale pączki wyglądają apetycznie. Zaraz sobie zaparzę kawę i co? I będzie szaleństwo. Oczywiście nie wszystkie, nie wszystkie, ale... Jednego na pewno spróbuję. Lubię takie obiadki, więc dzisiaj sobie zafundowałam buraczki, ziemniaki i kotlet z fileta z kurczaka.